jeszcze dwa zdania dla osób, które nie mają w domu narzędzi i chciałyby ten rower, z tym rowerem przyjechać do serwisu. Z jakim wydatkiem trzeba się liczyć? To jest powiedzmy od kilkudziesięciu, no właśnie, to powiedzmy, no przy takim jeszcze tańszym rowerze 200 do 200 zł się na przykład właśnie dochodzi wymiana kompletnego napędu. No powiedzmy w tam droższych rowerach to taki napęd to same łańcuchy kosztują po 100 zł powiedzmy, ale to raczej jak ktoś jeździ takim rowerem, to się jest świadom tego, że taki rower trzeba regularnie serwisować i że tak powiem się rzadko zdarza, że ktoś przyjechał takim drogim rowerem i nie wiedział o tym, że miał łańcuch sprawdzać, nie? Także to głównie się zdarzają po prostu takie tańsze rowery i taki maksymalny koszt, jeśli dochodzi z wymiany całego napędu, linek powiedzmy, czyli korby, łańcuch, kaseta, linki, to powiedzmy w granicach 250 zł. No. Ale to praktycznie otrzymujemy no właściwie nowy rower, no, po takim czymś. To jeszcze przed naszą rozmową mówiłeś, że w zasadzie to rower powinniśmy dbać cały rok. Tak. Wtedy nic nas nie zaskoczy. Tak, tak. No bo też jest właśnie z tego względu, że no, pogoda cały czas się zmienia. Nigdy nie wiadomo, kiedy wyjedziemy, a jak wszyscy wyjadą, to może się okazać tak, jak jest już dzisiaj, że w serwisach są kolejki nagle i na rower każdy by chciał przyjechać, bo jest ładna pogoda, chce pojeździć, a niestety rower jest do odebrania na jutro, na pojutrze, bo wszyscy przyjechali, albo po prostu nawet kończą się części powoli, bo tyle ludzi jest.